Witajcie, moi drodzy. Cudownie jest się z wami spotkać po raz kolejny, a jeszcze cudowniej jest, jak odpowiadacie na moje prośby i wezwania, żeby mi z kolei dawać zadania do wykonania. I oto przychodzą do mnie różne wiadomości i maile różną drogą. O, na przykład taką. To jest jeden. To są dwa maile. I oto jeden z nich. Spróbuj ugotować bez limonki, bez kolendry. Możemy zrobić stop? Nie? Dobrze, to tym się zajmę w przyszłym tygodniu. O, potrawka z królika. Żeby nie było. Mam tutaj kawałki królika. Z całej tuszy wyciąłem skoki, pozbyłem się kości, wyciąłem też cąberki, czyli wszystkie elementy kulinarne, które mogę tak naprawdę wykorzystać. Wyciąłem kości po to, by teraz pokroić samo mięso w nieco mniejsze kawałki. No i teraz przyprawy. Cudownie proste, no bo nie ma nic lepszego niż proste potrawy. Troszkę białego pieprzu i tym razem nie mielonego, ale pokruszonego. On zupełnie inaczej pachnie i zupełnie inaczej będzie smakował w sosie. O właśnie, taki pieprz, takie kawałki pieprzu później będą wyczuwalne w sosie. I teraz te kawałki pieprzu białego są tutaj dosyć istotne. Marynujemy królika. Troszkę soli, olej na patelnię i smażymy na złoty kolor. Czosnek. Kroimy w plasterki, liście laurowe i kilka ziaren ziela angielskiego. Coś, co sprawi, że uduszony królik będzie ładnie pachniał. Dodajemy. I teraz zeszklony czosnek, lekko podgrzane zioła. To wszystko powinniśmy przełożyć do garnka, po to tylko, żeby tego królika ładnie udusić. Gorącą jeszcze patelnię zalewam odrobiną wody, tak żeby odkleić wszystko to, co tam zostało po smażeniu. Kilka kawałków masła. Dodajemy teraz do środka, dzięki czemu królik będzie bardziej soczysty i uduszony w bardzo aromatycznym sosie. Cyk. I gotujemy. Gotujemy około 30 minut, ale w tym czasie przygotujemy pozostałe składniki. Olej i smażymy warzywa. Tym razem jednak na nieco mniejszym ogniu, bo warzywa musimy troszeczkę też poddusić. Słuchajcie, cebula tylko zeszklona i do cebuli od razu marchewka. Troszkę soli, ten sam grubo tłuczony pieprz. Troszkę masła. Już teraz. Czekamy, aż to masło ładnie zblanszuje i cebulę, i odrobinę marchewkę. Chciałbym, żeby nieco zmiękła, żeby była taka prawie al dente. W tym celu dolewamy dosłownie odrobinę wody, stawiamy z powrotem na ogniu. Tutaj w naczynku dochodzi nam królik. Tutaj blanszuje się bardzo powolutku marchewka z cebulą. Za moment to wszystko połączymy, ale dopiero wtedy, jak królik będzie gotowy. Królik. Pięknie uduszony. Przelewam go razem z tą minimalną ilością sosu, który jeszcze mi został. Zalewamy śmietanką. Coś, co moim zdaniem w takich sosach śmietanowych, potrawkowych, świetnie się łączy, czyli świeży majeranek. Troszkę soli. Solą uważajcie, bo sos będzie gęstniał, będzie się redukował. 15 minut powinniśmy teraz dusić, przez co śmietanka odparuje, sos troszkę się zagęści, a my... W tym czasie możemy zająć się makaronem. Tym razem makaron penne. Oczywiście możecie użyć makaronu, jaki macie akurat pod ręką, chociaż mam wrażenie, że taka potrawka jest idealna do każdych mącznych rzeczy. Mogą to być kluski, kopytka, gnioki, cokolwiek wam przyjdzie do głowy. Solimy wodę. Czekamy jakieś 3-4 minuty na makaron. W tym czasie królik będzie gotowy. Kurki. Umyte, opłukane najlepiej 2-3 razy w zimnej wodzie. Albo zostawiamy je w całości, jeżeli są malutkie, albo też kroimy po prostu na pół. Ugotowany makaron odcedzamy. Chciałbym go doprawić, a dobrze doprawiony makaron to makaron po prostu przelany dobrą oliwą. Kiedy jest jeszcze ciepły, kiedy tą oliwę możemy do niego ładnie przykleić. Troszkę oliwy i kilka kurek po prostu blanszujemy. Sól. I teraz coś, co do królika i do całego dania dobrze pasuje, czyli szałwia i makaron. No i teraz przyjmuję zakłady. Tu klikacie, że mi się wysypie, tu klikacie, że się nie wysypie. Tak, moi drodzy, kiedyś na śniadaniach, wstając o 4 rano, mieszałem 45 jaj, a w zasadzie jajecznicy, 45 jaj. Makaron otoczony sosem, a nie zatopiony w sosie. To duża różnica. I tak należy to robić. Kureczki, o właśnie, przesmażone, złociste,
Dajmy im trochę radości z tego, by pokąpały się w szałwii. Do stołu podano. Bardzo często robię coś takiego, że podaję dania restauracyjnie. Bardzo często staram się wykładać je porcjowo. Ale to, o czym piszecie równie często, jak ja robię, to żeby dać wam danie jednogarnkowe, które możecie zrobić i podać na stół, tak żeby wszyscy mogli się dzielić. No, moim zdaniem jest to idealna propozycja. Lubicie? Myślę, że się na to nabiorę. Jeżeli wy lubicie, to tu klikajcie. Nie zwracajcie uwagi na kolegę. No i pierwsza sprawność, moi drodzy, kucharska zaliczona. Jeżeli macie inne pomysły, piszcie, wysyłajcie, a być może trafią i na tą ścianę one. Nie dodajcie za dużo pieprzu. Wystrzegajcie się większej ilości pieprzu. Pieprz to zło w dużej ilości. Trzeba tyle, ile trzeba. Mamy to.